Kurde, coś sobie pomontuję. Nie, może nie to, albo w sumie to. Dobra, w sumie. Dobra, bo zmontuję odcinek z Minecrafta. To wy? To wy widzowie? Siema, nie zauważyłem was. Siema, cześć, co tam u was? Jak tam życie? Czekajcie. Ej, bo tak wyglądam, tak. Bo czekajcie, sekundkę, która się ogarnę, nie? I w ogóle to jest siema. Siema, z tej strony Kapsa, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wam pokażę, jak montować jak zebo. Ta zebra, zebo, zebrowska zebra. Tak, nareszcie, zebrałem się na nagranie poradnika i nagrywam filmy od razu na zapas, żebyście mieli na tydzień filmiki, a ja żebym mógł w spokoju robić live dla was, moi kochani widzowie, więc no po prostu dzisiaj pokażę wam 3 proste efekty u zeba plus jeden taki trochę przeze mnie przerobiony, żeby był troszkę lepszy, ale to sami zobaczycie. I w ogóle mam taki pyszny deserek, tak. Tutaj jest galaretka, tu są borówki, tu jest czekolada, tak ładnie, a tu jest borówki. Taki pok, nie? Pok. Dobra, a więc już jestem w programie i pokażę wam dzisiaj trzy takie proste, fajne, przyjemne efekty, które są u zeba. Możecie ocenić, czy są fajne, czy nie są fajne. Ja na razie znikłem z kamerki, ponieważ pewnie wolę wam oszczędzić tego widoku, czyli mnie. Więc macie tutaj po prostu premier pro. Pierwsze, co nam potrzebne, to pewno jakieś wideo. Ja tutaj sobie przygotowałem kawałek jakiegoś mojego wideo. To jest akurat nieważne, co ten taki kawałek wideo. I pierwszy efekt, który dzisiaj wam pokażę, to jest taki efekt. Siema, siema widzu, to jak zawsze 10 tysięcy lajków i kolejny odcinek, w sensie normalny, o 17:15, ale już wiecie dobrze, jak to działa i... Dobra, taki fajny efekt. I co nam do niego jest potrzebne? Czyli taki kolorowy napis, taki fajny dźwięk i takie jakby... Nie wiem, rozumiecie? Coś takiego. Już wam pokazuję. Ja wam pokażę coś jak zebo, coś może nawet lekko ładniejszego, ale to zobaczycie. Po pierwsze, co nam jest potrzebne, to na pewno ten dźwięk, czyli to się nazywa Slot Machine Jackpot. Dam wam go do pobrania w linku. Tak, dam wam go do pobrania w linku w komentarzu, więc zostawcie łapkę. Na 10 łapek wam go dam. To jest nam po pierwsze potrzebne. I uwaga, co jest nam jeszcze głównie potrzebne? Napis. Pierwszy napis, więc tworzymy sobie napis. Dobra, mamy tutaj napis, więc klikamy sobie New Text Layer i piszemy na przykład tutaj dobijemy 150 łapek. Przesuwamy sobie napis. Jeżeli chcemy z polskimi znakami, musimy wyjść z Premiere Pro, tak jakby. Na przykład na start napisać, kliknąć sobie i napisać dobije, tutaj są polskie znaki, dobijemy 150 łapek. To się równa... uśmiech na mojej twarzy. I to po prostu kopiujemy i wklejamy, wtedy mamy z polskimi znakami. Co robimy dalej? Tutaj mamy edycję tekstu, tu już wam pokazuję, tutaj mamy edycję tekstu, tutaj tekst, tutaj to rozwijamy. Zmieniamy po pierwsze czcionkę, najlepiej... Ja preferuję Unisans. Najlepsza czcionka na świecie, jeszcze ta pochylona, Unisans. Dalej, dajemy Center Algin Text, czyli wróć, tak, o, mamy tekst, możemy go troszkę powiększyć. Czekajcie, tak, troszkę, o, uśmiech, tutaj dajemy Enter, klikamy, to się nam tutaj ładnie jakby przechodzi na dół. Klikamy, wyśrodkowujemy to. Teraz przenosimy to, klikamy V na klawiaturze, przenosimy napis na środek. Możemy go teraz lekko powiększyć. O tak, o. Też nie za bardzo, jakoś strasznie, nie powiększajmy go tak na maksa. Dalej. Najważniejsze, żeby tekst zmieniał tak fajnie kolorki, musimy kliknąć File, czyli kolor, tutaj będzie file po prostu, to plik i dać na przykład kolor czerwony. Stroke, czyli taki jakby cień, obrys, coś takiego. Dajemy trochę większy, taki czarny, ładny obrys. I mamy taki na razie napis. Nic tutaj w nim nie ma ciekawego. Więc po pierwsze, co trzeba zrobić? Dajemy troszkę dłuższy ten napis, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Teraz wchodzimy w efekt. Color Balance. Color Balance. Tutaj mamy HLS. Przenosimy to tutaj na ten tekst. Zjeżdżamy sobie w efektach trochę niżej i trochę jednak wyżej. Tu mamy Color Balance. Klikamy ten zegarek tutaj, co jest. I tu mamy taką jakby drugą linię czasową. Przejeżdżamy na niej do końca, czyli to jest jakby linia czasowa samego tego tekstu. Samego tego tekstu. Klikamy sobie ten borokącik i tutaj przeciągamy ten zegarek, tak jakby dajemy na przykład dwa takie jakby okrążenia i wtedy kolor się zmienia tak o. Im więcej damy, tak jakby na koniec, tutaj będzie, im więcej to przeciągniemy, tym szybciej będą się kolory zmieniały.
I mamy coś takiego na razie, coś takiego. Ja wam to szybko przerenderuję. Dobra, mamy coś takiego. Widzimy, że te kolory się tak mozolnie się zmieniają, uzyba się zmieniają szybciej, więc po prostu tekst możemy skrócić. Tak najbardziej w sumie polecam. Tu mamy to, więc jeszcze raz przyciągamy. Tutaj dajemy jakby znacznik i dajemy na przykład 3. W 5 sekund zmieni się to jakby 3 razy te kolory przejdą, więc będzie to teraz o wiele szybciej. O, widzicie, o wiele szybciej tak jakby migają. Dobra, co jest nam potrzebne dalej? Tą warstwę klikamy na nią, przytrzymujemy Alt na klawiaturze i przyciągamy to w górę. Mamy jakby duplikat warstw. Ten duplikat najlepiej powiększyć. Trochę powiększamy ten duplikat, tak o, żeby było widać, że jest duplikat, o coś takiego. I możemy zrobić na tym duplikacie jakby mamy to samo. To jest dokładnie ta sama warstwa, tylko trochę większa. Bawimy się tutaj opacity, czyli zjeżdżamy w dół i bawimy się tutaj kryciem. Opacity i zmieniamy krycie na takie leciutkie, takie o, coś takiego ładnego. Klikamy blur, wchodzimy kamera blur, dajemy na to blura i mamy taką jakby poświatę, taką o. Szukam tej blura, gdzie tu jest blur. Blur chyba będzie u góry, tak, blur. I zmniejszamy te procenty blura na 12. Tak, zmieniam na 12, jeszcze możemy tutaj się rozmiarem pobawić, coś takiego. Teraz te dwie warstwy tak jakby musimy scalić, czyli klikamy nest i dajemy tutaj jako na przykład nazwę tekst. Mamy tutaj warstwę tekst i uwaga, klikamy znowu efekty, glow, bierzemy ten glow, ten albo highlights i mamy coś takiego, taka ładna poświata i już ładnie się tak jakby to tak fajnie zmienia kolorki, jest taka poświata i w ogóle, ale jeszcze u niego to się porusza, to ważne, czyli musimy zrobić tak, żeby to się poruszało, czyli wpisujemy albo shake, albo na przykład handle. Handle są to darmowe do pobrania na YouTubie, takie jakby fake ruchy kamery, że to się będzie tak ruszało. Zobaczcie, na początku stoi, a jak jest to się po prostu tak, o widzicie, to się tak rusza, tak się przemieszcza fajnie, więc coś takiego, widzicie, tak się to rusza. Możemy na przykład dobrać jakieś inne, na przykład smooth, coś takiego, super tele, tylko to wtedy musimy tylko pomniejszyć. O, coś takiego. O, i tak się nam fajnie to rusza. Zebo tu ma różne przejścia, więc te przejścia, które ja mam, to są to Video Transition Bounce Pack. Bardzo fajne to, też znajdziecie na YouTubie do pobrania. Chociaż są to, o ile się nie mylę, przejścia płatne, za które ja osobiście płaciłem. Więc jeżeli nie zapłacicie, to możecie używać, nie ode mnie to słyszeliście, możecie to gdzieś znaleźć, ale na własną odpowiedzialność. I tutaj na przykład tekst znika, tak o. Tutaj mamy tego impacta i tekst znika, tylko musimy to jakby leciutko sedytować, czyli dajemy bounce, bawimy się tutaj bouncem, na przykład tak o, tak o, tak o i mamy coś takiego. No, tak znika, tylko to jest niewyrenderowane, więc tak jakby ścina trochę. Na pewno jeszcze ten dźwięk tu się przyda, bo tego dźwięku będzie słabo, więc bierzemy ten dźwięk. Ucinamy sobie tu i tu, na początku i na końcu ten pusty dźwięk. I widzimy, że tekst jest dłuższy, więc klikamy znowu Altem, przyciągamy teraz w prawo i robimy tak jakby na długość tego tekstu. Klikamy Nesta, na przykład dźwięk wpisujemy. Klikamy prawym na ten dźwięk, klikamy Audio Gain i wpisujemy tutaj minus 16, 18, bo to jest głośne i mam coś takiego. Na przykład tutaj Zeba, ja tutaj mówię o jakiejś książce, a Zeba na przykład mówi, zostawcie łapki w ogóle i takie coś. Więc mamy efekt, coś takiego. Możemy to na przykład przeciągnąć trochę tutaj. Tutaj coś się cisza i coś takiego. Jeszcze czasami Zeba używa tutaj na przykład jakiegoś przejścia. Możecie tutaj dać na przykład C push i macie takie przejścia, o. No, więc pierwszy efekt można uznać za zaliczony. Na arenę i tam pykać ludzi. Mapę drugą mamy, super. Jesteśmy już na drugim stage'u jakby. Więc ulepszmy go tak na maksa, maksa. Pyk i pyk i pyk, dawaj, pyk. No i super, no kurde, 2000 znowu dostałem. Tutaj z tego co widzę. Dobrze, kolejne to są takie przejścia u Zeba. Jak widzieliście, coś takie przejścia. Ja mam na przykład Transition Present Pack. To też jest do kupienia, więc możecie tego poszukać na YouTube. Ja wam tego nie mogę udostępnić, ponieważ to jest płatne, więc nie mam jak wam tego udostępnić. Ja już mam niestety inne przejścia, więc no, musicie ich poszukać. Ja już ich na filmach raczej nie będę używał, albo bardzo rzadko. Jednakże ja mam trochę już lepsze przejścia, które sobie... Więc zobaczycie na filmach. Ale tutaj mają takie przejścia na przykład...
Zebo używa często takich bounce, tak jakby bounce, więc wchodzimy tutaj bounce out, to jest to przejście, usuwamy sobie to jakby tą warstwę sekretną tego gościa, tutaj to, kopiujemy to z rycej, na przykład tu mamy jakąś książkę, coś teraz musimy przeciągnąć, to jakby, o tutaj mamy na przykład dwie książki, żeby była jakaś różnica na ekranie, kopiujemy to tutaj, to co wcześniej tam skopiowaliśmy, to przejście i bierzemy tak, 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 to nie jest trudne, to jest ani trochę nie jest trudne. Trochę tutaj to źle przyciągnąłem, bo to trzeba tak i tutaj o dwa, żeby to wam nie zagrodziło. Tutaj macie jakby linię, gdzie to ma przecinać. Przyciągacie sobie drugą część filmu i macie coś takiego. Takiego praktycznie jak u Zeba, nawet chyba tak samo. Bardzo fajne przejście, tylko płatne, więc nic w świecie za darmo nie ma. Trzeba kupić. Ja może kiedyś zrobię paczkę takich przejść, tylko będę się z tym męczył pewnie milion tysięcy setek godzin, ale teoretycznie, jakby nie patrząc, jakbym się nauczył tego robić tutaj to. Dobra, level upy możemy porobić, a porobimy, żeby było, bo to jest ten, co atakuje. Ma teraz, który dostał level? 9 level ma dopiero. Weźmy, otwórzmy sobie jeszcze, może jakieś fajne wyskoczą, wierzę w to. No nic fajnego, może akurat nic fajnego. O tak, to zaraz coś fajnego. I ostatnim efektem u Zeba jest takie jakby, Zebo coś gada. Coś takiego, na przykład, o, ja tutaj mówię coś takiego i na przykład tutaj mam to y. Więc Zebo zawsze robi coś takiego, że tnie to materiał i to jest bardzo prosty efekt, bo po prostu zmniejsza skalę tego efektu i ma coś takiego. Jednakże do tego efektu możemy dodać na przykład dwa fajne efekty, które urozmaicą to. To możemy sobie close panel i wchodzimy w efekty, klikamy, piszemy black, spacja, white. Wystarczy pierwszą literkę, na przykład mamy black and white, przeciągamy to tutaj i ekran jest czarno-biały, więc już to o wiele lepiej wygląda. Tak jakby bardziej takie nie wiem co robić. Oraz jeszcze jest jeden fajny efekt, nazywa się reverb. Piszemy reverb i mamy studio reverb, przyciągamy to również tutaj. I to jest taki efekt echa. To jest taki efekt echa, jak na przykład teraz mam echo i elo i w ogóle jesteście super. No i tutaj klikamy sobie na przykład room albo te drumy, na przykład dajmy drum plate albo room. Dajmy na przykład room 2 i mam coś takiego. Tutaj może tego dobrze nie słychać, możemy to lekko podgłośnić. O, słychać już takie lekkie echo. Ale możemy to oczywiście zmienić na przykład na coś innego. Do wyboru, do koloru, na przykład dajmy medium i będzie bardziej słychać. O, i bardzo fajnie to słychać, więc pog. I dziękuję wam za oglądanie. Jezus, kogut. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, napiszcie jakiego youtubera, jak montować kolejny youtuber, napiszcie kogo byście chcieli. Oraz dziękuję wam za odbiór tej serii bardzo pozytywnie, jesteście super widzami. Oraz możecie zostawić suba, bo lecimy teraz po 1100 subów i szybciej tym lepiej, wierzę was, dobijemy, bo lecimy naprawdę jak burza. I jesteście koksami tak naprawdę, więc super was widzowie, dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście ten film. Jeżeli go dooglądaliście do teraz, napiszcie zebo.pl i będzie pok. A ja wam dziękuję i siema!